Trenerze, my jako dziennikarze często liczyliśmy polskie podium, nigdy nie było. Byli Japończycy, byli Niemcy, no i dzisiaj ten dzień nareszcie nadszedł. Jest no bardzo pozytywnie, każdy zawód, jeśli się o tym rozmawialiśmy, ale taki, bo trzeba sprawdzić ten poziom też w lecie i to jest takie potwierdzenie, że wszyscy idą po prostu, no, idziemy w tą sprawną drogą i też po tym wszyscy bardziej ufają i na pewno bardzo, bardzo lepiej się do treningu podchodzi, bo jest wszystko pozytywne. Taki bardzo wartościowy test, bo Dawid Kubacki musiał wytrzymać presję, Kamil Stok musiał atakować, Stefan Kula, przebudzenie, Tomasz Pil, reaktywacja, każdy musiał coś tutaj pokazać innego. Na pewno było, bo to są takie skoki w... Nie więcej z treningu, dlatego już też będzie się powtarzać. Mówiłem ze zawodnikami, żeby po prostu nic więcej nie dodawali i skakali swoje skoki, bo wiedzieliśmy to, co mówiłem wczoraj, że poziom jest ok i to się potwierdziło. I tak są jeszcze rezerwy. Ważne, że bez dyskwalifikacji, bo 13 Polaków, nowe przepisy, a tutaj czysto. Tak, to jest bardzo ważne i bardzo muszę podziękować Radkowi i Andrzejowi, bo z kombinezonami było, mieli prawie 13-15 kombinezonów i długo do nocy pracowali. Nie jest to lekko tyle zawodników ogarnąć i super. Panie trenerze, to jeszcze jutro pytanie. 7 najlepszych, czy pan jakąś inną taktykę stosuje? Tak, dokładnie. 7 najlepszych i to startuje. Jeżeli chodzi o Kamila, w pierwszym skoku warunki zagrały, czy jakiś błąd się wkradł? Nie, było ciężko na tym końcu tej pierwszej rundy, ale Kamil technicznie ok, ale tylko spóźnił skok, dlatego nie oddało z progu, brakło trochę rotacji i po prostu krótki skok, ale w drugiej się skoncentrowali zdecydowanie pociąg. Tak, teśmy wiedzieli, że jego na to stać. Teraz jest potrzeba tylko, żeby nic więcej nie dodawali i to samo po prostu, jest to proste, tak samo pracowali jak teraz, bo ten czas przepracowaliśmy bardzo dobrze wszyscy i widać, że przynosi to owoce. Dziękujemy.